Poranek Radia Tok FM. 7:44 i witam gościa poranka, panią minister Elżbietę Bieńkowską, panią minister rozwoju regionalnego. Dzień dobry, pani Dzień minister. Dobry. Pani minister, prezes Kaczyński wysłał list do premiera Tuska w sprawie tragicznej jakoby sytuacji na wsi, a także tego, że no przede wszystkim rząd, minister rolnictwa zawalił kwestię dopłat dla rolników. Jak to jest? Minister się broni, że trzeba jakby przeformułować, czy zupełnie zmienić, zreformować całą wspólną politykę rolną. Ja uważam, że to jest absolutnie słuszne podejście. Takie mówienie medialne i na pokaz, że tutaj podpisał jakąś deklarację w Budapeszcie, to zupełnie świadczy o tym, że nie zna się jakby tego, w jaki sposób działają kolejne prezydencje i w jaki sposób te ustalenia stają się faktem, czy są podejmowane. Przypomnę, że do pewnych rozwiązań trzeba przekonać, no, jeśli jest je przekonamy samemu, 26 innych krajów. I te kolejne kroki są bardzo trudne. A też chciałam powiedzieć, że jakby porównując to, co się dzieje we wspólnej polityce rolnej z polityką spójności, którą ja się zajmuję, no to trzeba powiedzieć, że to jest inna Europa, inna Polska, inna sytuacja gospodarcza. I teraz to, co pan minister Sawicki, Ministerstwo Rolnictwa chce zrobić, to jest tak zreformować wspólną politykę rolną, żeby ona się stała sprawiedliwa dla wszystkich krajów europejskich, żeby nie było tego powolnego dochodzenia do takich samych opłat, tylko żeby to były takie same zasady dla wszystkich krajów. A żeby do tego dojść, to trzeba przejść naprawdę dość ciężką drogę, nieefektowną dla mediów i do takich listów, dość ciężką drogę przekonywania wszystkich krajów, przecież tak jak w polityce spójności, połowa przynajmniej krajów nie jest przyjaciółmi akurat takiego podejścia, żeby momentalnie czy rezygnować ze swojej części, a do tego jakby dążymy, żeby oni trochę zrezygnowali, a my żebyśmy trochę zyskali, żeby ten poziom jakby w pomocy dla rolników był podobny. Natomiast to trzeba rzeczywiście przeformułować całe podejście do wspólnej polityki rolnej i ja jestem przekonana, że do tego pan minister Sawicki, jak da mu się szansę, to dojdzie. Mam przed sobą dzisiejszą Rzeczpospolitą z tytułem na pierwszej stronie: samorządy zacisną pasa. Kończy się czas wspieranej przez Unię Europejską wielkiej modernizacji. Czy to prawda? A to trochę dziwne zdanie, bo akurat ja bym powiedziała tak, że ta modernizacja teraz trwa, natomiast my robiliśmy wszystko przez ostatnie 4 lata, ponieważ teraz w trakcie prezydencji musimy raczej słuchać głosu innych, mając możliwość pewnego moderowania dyskusji, ale to jest czas dla Polski, kiedy raczej musimy słuchać głosu innych i moderować tę dyskusję i jakby kierunkować ją. Natomiast 4 lata robiliśmy wszystko, żeby przekonać inne kraje europejskie do tego, że taki obszar gospodarczy jak Unia Europejska musi mieć pewien rodzaj silnej polityki inwestycyjnej, prorozwojowej i że te cechy takiej polityki posiada wyłącznie polityka spójności. Ona się z nazwy kojarzy właśnie z pomaganiem biedniejszym, dlatego mnie to słowo spójność ciężko przechodzi już przez gardło, ale trzeba po prostu pokazywać argumenty za tym, że taki rodzaj polityki jest potrzebny. Ja jestem, no w tej chwili mogę powiedzieć już to takim pewnym głosem, że jestem przekonana, że jeszcze kolejny budżet to będzie budżet taki, który będzie dobry dla wszystkich krajów europejskich, w tym Polski, jeśli chodzi o rozwój i inwestowanie. Wczoraj chyba była taka konferencja na ten temat, chyba z udziałem pani Danuty Hibner. Wiem, że pani na ten temat mówiła. Z czego wynika to pani przekonanie, że w tej następnej perspektywie budżetowej ta polityka spójności rzeczywiście będzie miała takie miejsce? Oczywiście, no tak. Mamy jeden dokument na stole, czyli projekt wieloletnich ram finansowych. To jest oczywiście dokument do dyskusji i absolutnie bym tu jakimś hura optymizmem nie patowała, ponieważ jesteśmy w sytuacji gospodarczej, jakiej jesteśmy. Budżet ten wieloletni będzie gotowy pod koniec roku 2012, czyli mamy
no, jeszcze 18 miesięcy do rozmowy na ten temat. Natomiast w tym budżecie widać, że jednak komisja przedstawiła podobnie jak to sugerował wcześniej, jakie stanowiska przyjmował Parlament Europejski, przedstawiła budżet, w którym ta sfera inwestowania jest bardzo poważnie zaakcentowana. I to jest pierwszy krok. I teraz my musimy w trakcie naszej prezydencji zrobić wszystko, żeby nad tym budżetem dalej dyskutować i powtórzę jeszcze raz, żeby przekonać do tego budżetu wszystkie kraje unijne, żeby one go przyjęły za swój. Ponieważ jeżeli mówimy o polityce spójności, to jest zupełnie czasami dyskusja bez argumentów i z jednej i z drugiej strony. Połowa Europy... No bo tak ludzie też niespecjalnie wiedzą, o co chodzi. Tak, polityka spójności. Postaram się bardzo krótko, ale połowa Europy mówi tak, że to jest w ogóle czarny lud. Największy wróg, on nam zabiera pieniądze. Jesteśmy w sytuacji takiej, że pieniędzy nie mamy. Czy jest kryzys? A druga połowa Europy mówi, nie, to jest wspaniała polityka, bo my przez nią wyrównujemy, przygarniamy pieniądze. Raczej chodzi o to, żeby pokazać jednym i drugim, w jaki sposób rozsądnie inwestowane pieniądze europejskiego podatnika, rozsądnie inwestowane przy całym jakby pakiecie oszczędnościowym, który jest w ogóle bezdyskusyjny, bo to trzeba robić, ale z drugiej strony trzeba mieć taki kawałek pieniędzy, który rozsądnie inwestowany, sprawnie, tak, bez specjalnych tam właśnie biurokratycznych utrudnień, sprawnie i rozsądnie inwestowany, jakim on jest kołem zamachowym i jak on przynosi podatków wszystkim. Jak te pieniądze, przecież te nasze argumenty, które powtarzamy, że to, co podatnik europejski wkłada do tej polityki w Polsce, w bardzo wielkim stopniu wraca do różnych krajów europejskich w postaci ich kontraktów, w postaci udziału w przetargach u nas. To nie jest gra taka, że tylko my na że tym my wygrywamy. Dostajemy te pieniądze i one są nasze. I tak? One są nasze, tak. One są nasze, ale one naprawdę wielokrotnie pomnożone wracają w sporej części do akurat w przypadku Polski, do Niemiec, Austrii, bo to są nasi główni partnerzy i w przetargach, w kupowaniu sprzętu. Jakby w innych krajach to jest pewnie inaczej, ponieważ takie raporty przygotowały też i Czechy, i Węgry, i Słowacja, zdaje się, się przygotowuje. My bardzo szczycimy się dobrym wykorzystaniem środków europejskich, tych, które nam na te lata przyznano. Ale też nie wszędzie one są dobrze wykorzystywane. Pani od dawna na przykład mówiła, że kolej jest takim jednym z większych dramatów, jeżeli idzie o wykorzystanie. Jak ta sytuacja wygląda dzisiaj? No, kolej się rozpędza, jak ruszyła, na razie ruszyła maszyna, jak żółwociężale. Tak, właśnie, słonie chciałam powiedzieć, jak żółwociężale. Ale rzeczywiście kolej się rozpędza i pod koniec roku będziemy mieli, mam nadzieję, bo to jak zobaczę, to uwierzę, całkiem satysfakcjonujący ten poziom podpisanych u nich umów. Natomiast rzeczywiście do początku wrócę. Polska była cały czas od początku tego budżetu traktowana jak poligon. To się jeszcze bardziej nasiliło w momencie, kiedy pojawił się kryzys. Bo oczywiście to jest trochę czcze gadanie, ale jednak te kraje, w których pojawił się kryzys, to były kraje, które korzystały z polityki spójności. No nie ma co tego ukrywać, tak? Ale poza tym, że one korzystały i korzystały nie najlepiej czasami, to powiem delikatnie, no to miały jednak ogromne zaległości, też to jest delikatnie powiedziane, jeśli chodzi o własne finanse i własną gospodarkę i politykę finansową. I te rzeczy się dwie złożyły. To było po prostu przejadanie pieniędzy i swoich i unijnych. Natomiast w związku właśnie z tym, że się pojawiła taka sytuacja, to my musieliśmy jeszcze bardziej pokazać. I pokazać, powtórzę to do znudzenia, już to mówię prawie codziennie, ale nie tempem tylko, bo tempo to nie jest wszystko. To, że się szybko wydaje pieniądze, ja to potrafię jako kobieta zrobić bardzo szybko, ale to nie jest wszystko. Trzeba te pieniądze wydać tak, żeby po pierwsze za chwilę ktoś nam nie przyszedł, nie zarzucił, że one są źle wydane w sposób formalny, tak, bo to jest, a za 2, 3 i 4 lata, żeby ktoś nam nie zarzucił, że w ogóle to jest pieniądz kompletnie zmarnowany, bo nie przyniósł tych efektów takich długofalowych, gospodarczych, które miał przynieść. A czy nie było to trochę tak, że zachłysnęliśmy się
tymi sumami, które Polska ma dostać, na przykład jeżeli idzie o infrastrukturę. Rozbudowaliśmy ten front inwestycyjny tak, że w tej chwili nie możemy sprostać, jeżeli idzie o wykonawców, wykonanie, nie wiem, materiały, maszyny. Nie, bo to jest rzeczywiście ogromny pieniądz, 70 miliardów, ale ja przypomnę, że to jest na 7 lat. Wczoraj było takie duże spotkanie w kancelarii premiera dotyczące zamówień publicznych i tam właściwie wszystkie głosy wykonawców mówiły o tym, że publiczne środki w czasach szczególnie kryzysu, ale i już, czyli 2009 rok to się zaczęło, ale 10, 11 i przez następnych kilka lat to będzie coś, co większość czy wszystkie nasze firmy trzyma przy życiu. Nie ma w tej chwili prywatnych zleceń. Publiczne środki, w tym no, myślę, że w 90-80% są to środki unijne, to są te środki, które trzymają rynek wykonawstwa, szczególnie rynek budowlany, ale też rynek dostarczający usługi, IT. Prezes ZUS-u o tym wspomniał, że my mówimy cały czas o drogach, a przecież my wydajemy no, setki milionów, to jest mało powiedziane, nawet już w miliardy to idzie na pieniędzy na dostarczanie systemów informatycznych. Tak? To jest naprawdę ogromny rynek, również w naszych programach. Także nie zachłysnęliśmy się i na pewno nasze firmy i inne, tak, no bo to są oczywiście przetargi otwarte, to o czym mówiłam, że korzystają inne kraje europejskie, to jest również korzystanie z przetargów, czy wygrywanie przetargów, które ogłaszane są również na środki unijne. Nawet Szwajcaria korzysta, o czym się dowiedziałam całkiem niedawno, z tego, że współuczestniczy we wspólnym rynku i również u nas wiele przetargów wygrywa. Wygrywają szwajcarskie firmy. No, nie. Ta satysfakcja z tego, że Polska jest największym placem budowy, tak powoli mija. Chciałoby się, żeby kończono. No, ja powiem tak, że ja na małych i średnich budowach to gdybym miała taki temperament i czas, to bym pewnie codziennie bywała na jakimś zamknięciu, bo to jest, no, to jest też naturalne. To jest naturalne, że jeżeli naturalny jest pewien i rytm tych środków i rytm przygotowywania i realizacji projektów. Projekty duże się dłużej przygotowuje, jeżeli nie ma się ich przygotowanych wcześniej. To jest też to, o czym ja cały czas mówię, że przyjdzie rok 14 i nawet jeżeli z komisją i z parlamentem i wszyscy będziemy mieli uzgodnione wszystkie rzeczy, co staje się coraz mniej możliwe, to jeszcze trzeba mieć projekty. Więc te projekty się długo przygotowuje, jeżeli się ich nie ma i potem długo się realizuje. Natomiast my mamy czas do 15 roku i to jest, ja widzę co roku, bo już zeszły rok to był czas takiego właśnie kończenia niewielkich projektów, tak? Jeżeli ktoś modernizował, nie wiem, rewitalizował sobie kawałek starówki, jeżeli ktoś budował małą drogę, no to jest rok efekt i inwestycja jest zrobiona, tam. Tak? Mm-hmm. Natomiast te wielkie będą kończone w roku 2012, 2013 i to są i tutaj nie ma jeśli chodzi o nasze pieniądze, nie ma żadnych niebezpieczeństw, że one gdzieś tam znikną, przepadną, czy że nie będą zakończone. A kiedy zobaczymy, czy te inwestycje mają sens? Ja nie mówię tutaj o drogowych, bo one są oczywiste, że mają sens, ale przecież tutaj wszyscy ruszyli, samorządy ruszyły, tych projektów było mnóstwo. No i nie wiem, już takie przysłowiowe akwaparki, prawda? Tak, no to jest moja trochę taki punkt, który mnie rusza, bo rzeczywiście już nie lubi pani akwaparków, nie tak? Nie lubię akwaparków w każdej gminie. To jest rzeczywiście, ja zresztą mówię samorządowcom wczoraj na tym rankingu, gdzie byłam samorządowym, też mówiłam, że jesteście pół roku, no trochę więcej po wyborach. Teraz jest czas, żebyście pomyśleli o ambitnych inwestycjach i o ambitnych planach, a nie o akwaparkach, bo akwaparki to jest rzeczywiście taki fajerwerk, który czasami chcą, którym chcą pokazać przed wyborami. A ambitne, natomiast, czyli czego by pani oczekiwała, pani minister? Znaczy, to jest każda gmina, czy każde województwo musi, to jest jakby takie podejście tego, w jaki sposób ten rząd myśli. Musi znaleźć takie miejsce, taki swój bardzo mocny punkt, w który chce inwestować. I w każdej gminie coś takiego można znaleźć, tylko wtedy to trzeba budować, tak? Najpierw trzeba pomyśleć o drodze, potem trzeba pomyśleć ewentualnie, jeżeli chce się mieć jakiś rodzaj przemysłu małego, średniego, dużego,
o terenach dla przedsiębiorców. W trzecim kroku trzeba pomyśleć o wsparciu dla tych przedsiębiorców. Czy ich chcemy wspierać, czy po prostu im udostępniamy tylko teren i radźcie sobie. Czy też robimy coś na kształt inkubatora być może. Czy, jeżeli to jest większe miasto, finansujemy, czy wspólnie, czy namawiamy uczelnię, żeby finansowała jakiś kierunek, który nam się przyda. To jest... Ten przykład zawsze najbardziej oczywiście przychodzi do głowy, ale to jest Dolina Lotnicza w Rzeszowie, która po prostu kwitnie i rozwija się w sposób taki, że to jest w ogóle niebywała rzecz. Tak? I kierunki na uczelni widziałam ostatnio, no byłam właśnie ostatnio w Rzeszowie i widziałam Politechnikę, gdzie jest wydział taki lotniczy, która się kończy się budować, będzie otwierana teraz właśnie we wrześniu. Czyli nie bez powodu prezydent Rzeszowa wygrywa wybory w pierwszej turze? To jest kwestia całego regionu, ale rzeczywiście Rzeszów to jest dobrze zarządzane miasto, ale bym powiedziała, że nie mogę tego nie powiedzieć, bo to jest moje ulubione teraz miasto w Polsce Wschodniej. Białystok to jest miasto, które rzeczywiście też kwitnie. To jest w ogóle, bo Rzeszów od bardzo wielu lat tak. Tam się tak działo, natomiast Białystok rzeczywiście przez ostatnie lata to jest zupełnie miasto, które się zmieniło. I to jest rzecz, która co by kto nie chciał na ten temat mówić, czy to jest źle, czy to jest dobrze. To jest centrum regionu, silne, czy coraz bardziej silne uczelniami. Na tych uczelniach uczą się ludzie i potem, jeżeli mają możliwość zostania w tym regionie, to jest super, bo ludzie powinni mieszkać tam, gdzie chcą, a nie tam, gdzie ich przymusza praca i ekonomiczne jakby czynniki. No i tyle. Także to jest bardzo wiele czynników, ale to zależy wyłącznie od tego, kto zarządza gminą, miastem, małym, dużym regionem, żeby znaleźć taki pomysł, przecież polskie regiony są bardzo różne. To nie jest tak, że wszystkie był taki moment, kiedy wszystkie strategie regionalne były zupełnie identyczne. Wszyscy a teraz już się różnicują. A teraz się różnicują. Tak. Do wszystkiego trzeba dojrzeć. Bardzo dziękuję. Pani Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego. Ma pani najmniejsze chyba ministerstwo, prawda? Najmniejsze. Liczbowo? Oj, wcale nie. Nie, już się rozrosło też, że pani przyrost administracji. Ale nie, moje od początku było wcale nie małe, a trzeba powiedzieć, że my w tej chwili obrabiamy około, pewnie 70-80 miliardów euro, a jak powstawało, to obrabiało 8 miliardów euro, ale to jest spore ministerstwo. Ale urzędników ma pani mniej niż inni. No chyba jestem trzecia od góry, także nie wcale nie mniej. Dziękuję bardzo. Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego, była gościem poranka.